Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnikowym dla nowych graczy. Dzisiaj zajmiemy się talią startową Nilfgaardu, także kliknijmy, zobaczmy co w niej jest. No i tutaj mamy Swirsa, który przechwyca jednostkę śledczy lub niższy, to jest bardzo dobra karta. Mamy Serita z Eganem w połączeniu, którzy robią też spoko value, i mamy Zdradę. Po raz kolejny zaklikamy zestaw startowy, klikamy karty, które posiadamy i wrzucamy oczywiście te droższe karty, bo jak wiadomo, karty, które kosztują więcej prowizji są lepsze niż karty, które kosztują mniej prowizji. Taki jest sens tych prowizji właśnie. I mamy 28 kart, nie chcemy oczywiście grać więcej niż 25, nie ma to sensu, dlatego wyrzucimy sobie... wyrzucimy sobie emisariuszy i wyrzucimy sobie jednego włócznika Alby. I w ten sposób mamy nasz deck. Jeszcze tutaj warto zapoznać się z umiejętnościami Nilfgaardu. Wydaje mi się, że strategiczny odwód na początek nie jest zbyt dobry. Dlatego weźmiemy sobie... nie mamy taktyk, nie mamy za dużo taktyk. Więc w zasadzie nie ma tutaj jakichś super umiejętności. Dlatego myślę, że weźmiemy sobie Hochstaplera w sumie. Myślałem, żeby wziąć blokadę i po prostu nie mieć dowódcy zarówno my, jak i przeciwnik, ale wezmę sobie Hochstaplera, ponieważ jeśli przeciwnik gra potworami, to jest spora szansa, że ta umiejętność skopiuje na przykład starego Grota. Wtedy będziemy mieć 11 value z dowódcy. Także weźmy sobie Hochstaplera. Można wziąć co innego. Można sobie poeksperymentować. Ale no, ja wezmę Hochstaplera. Także klikamy i przechodzimy do gier z przeciwnikami. I o dziwo przeciwnik potworami nie gra. Tylko ma Nilfgaard i ma carską formację. Ciekawe, czy udało się przeciwnikowi zdobyć już Afana, bo... jak może wiecie albo i nie, cesarska formacja zwykle gra Afana, ponieważ przenosi jednostkę żołnierza na wierzch, a jeśli ma się Afana w talii i go się przeniesie właśnie, no to wyskakuje dodatkowe 5 punktów na stół, ale dobra, nieważne. Jeśli chodzi o mulligan, chcemy mieć sierżantów na uziki, ponieważ oni się wzmacniają w każdym rozmieszczeniu. No fajnie też byłoby mieć i Egana i Serita. Do trzeciej rundy, także zróbmy sobie mulligany. Ja sobie zmuliganuję niedźwiedzia. Albo w sumie niewolniczą piechotę też. Okej. Okay. No nie jest najlepiej. Nie jest też najgorzej. Chciałoby się mieć Brygadę Impera, żeby ją skrócić z deku. No ale dobra. Przeciwnik rzucił sierżanta. Ja odpowiem również sierżantem. Chociaż popełniłem już błąd, ponieważ nie powinienem był właśnie grać w rząd bliskiego starcia, no bo Pikinier Alby. Dokładnie. Zapomniałem, że nikt gra te karty, ale pamiętajcie, gracie na Nilfgaard, nie chcecie grać do przodu. No ale ja już rzuciłem, więc po ptokach. Dlatego naprawmy swój błąd, rzucając zablokowanie. Po prostu na tego Pikiniera. Sierżant się wzmacnia. Jest generalnie spoko. Jeśli przeciwnik rzuci teraz kartę, która ma rozmieszczenie, prawdopodobnie poleci piorun sierżanta. W ten sposób się go pozbędziemy. Okej, okay. Brygada Impera. Najbardziej spoko. No też trzeba pamiętać o Zdradzie. Zdrada to jest taka karta, która potrafi zrobić niesamowite value, ale potrafi też zrobić nic. Tego trzeba umiejętniej używać. Też musimy wokół niej grać, bo przeciwnik prawdopodobnie posiada ją w swoim arsenale również. No i wystawił się na Geralta. Ale wydaje mi się, że nie będę na razie tego Geralta używał, tylko wystawię sobie kolejny silnik. W myśl zasady, że
Nie panikujemy i nie rzucamy od razu, jak tylko pojawi się okazja. Ponieważ w ten sposób przeciwnik może pomyśleć: o, przeciwnik nie ma Geralta, nie muszę wokół niego grać. I w ten sposób możemy wyciągnąć jeszcze więcej punktów. I tak myślę też zrobimy. Jest 14 punktów różnicy. Mógłbym w sumie przebić tym Geraltem od razu. Jest to kuszące. Ale z drugiej strony kuszące jest też zagranie rycerza, żeby wzmocnić to value. Ale jeśli rzucę rycerza i on spasuje, to wtedy i tak rzucam Geralta. Dlatego jednak mimo wszystko rzucę Geralta od razu. Poczekałem jedną, które wystarczy. Teraz go przebiłem. Mam dwa silniki na stole u sierżantów. On nie ma żadnego silnika. Więc sytuacja jest bardzo dobra. Jeśli prowadzę na równych kartach, no to sytuacja jest fantastyczna. Też staram się grać wokół zdrady, dlatego tak rozstawiłem te jednostki. No, w ogóle ma Wiedźmina koło Żmii. Też jakieś delikatne zmiany poczynił w swoim deku. Użył jednego ładunku dowódcy, nie wiem dlaczego. I tyle. Ja sobie rzucę włócznika. Pamiętajcie, jeśli rzucicie go między dwoma żołnierzami, to strzeli za 3. Co znowu? Tak to jest w tym wypadku. Rzućmy go. Przebijamy o 3 punkty. No i czekamy, co przeciwnik zrobi. Mamy zdradę za 6 punktów aktualnie, albo tu, albo tu. Mamy niedźwiedzia za 6 punktów, do Regareja za 7. Uwzględniając te buffy, no i rycerza też za 7 punktów. Z dowódcą czekamy na późniejszą fazę gry. Wow. Nilfgaardzki oficer. Okej. Ale to zagranie powoduje, że mam 9 punktów ze zdrady. Ale myślę, że poczekam. Porządek musi zatriumfować. Poczekam. Też jest ryzykowne, bo jak wzmocnię Wiedźmina Szkoły Żmii, a przeciwnik widzi coś pomiędzy, to stracę to value. Więc wycenie rycerza byłoby właśnie chciwym zagraniem. Byłoby chciwym. Zwykle nie polecam chciwych zagrań. Ale no za bardzo mnie kusi, żeby tego nie zrobić, także zróbmy w ten sposób. To przebija, a przeciwnik może się nie zorientować, że w następnej rundzie poleci zdrada. Natomiast jeśli jest sprytny, to powinien wrzucić coś pomiędzy tutaj. To też z drugiej strony wystawia się na rozdarcie, więc zobaczymy, co zrobi. No nie zrobi. Okej, okay. Jeszcze zwiększył mi value. Wow. Ma Afana w deku? Nie ma. W ogóle też ma Letos Gulety, czyli już sobie kartę dorobił do deku. I to, że zablokował, daje nam informację, że ma na ręce Egana i że nie ma na ręce Serita. Dobrze. Wrzucamy naszą zdradę. Piękne. 13 punktów. Przebijamy. Przeciwnik w ogóle wrzucił całego dowódcę i dalej jest do tyłu. Wiemy, że ma Serita. Serita spokojnie jesteśmy w stanie wytradować niedźwiedziem. Nawet na plus 1. To zanosi się na to, że wygramy na równych kartach. W ogóle nie rozumiem, dlaczego nie zablokował tego sierżanta. To jest dziwne. No ale to już przeciwnik tylko wie. Wrzućmy sobie niedźwiedzia. I zobaczymy, co będzie ostatnią kartą. Jest to Geralt, okej. Okay. Ja bym mógł dograć kartę, ale w sumie z racji, że nie chcę przedłużać, to pasuje, wezmę ten remis. Remis z przewagą karty i z przewagą dowódcy jest oczywiście bardzo dobry dla nas. No i po prostu gra będzie dwurundowa, powiedzmy. Wymienię sobie pikiniera.
w imieniu rozdarcia. To jest trochę ryzykowne, bo mogę się zaciągnąć. No i się zaciągnąłem. No niepotrzebne ryzyko z mojej strony, ale myślę, że nie będzie to miało znaczenia. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Mogłem w ogóle nie robić mulliganów, ale liczyłem na to, że może jakimś fartem dobiorę, nie wiem, Serita i Swirsa. To jest nasza szansa. Ale cóż, czasem tak bywa. Także rzućmy sobie Brygadę Impera. Przeciwnik już wie, że mam drugą Brygadę Impera na ręce. Mogłem też zblefować, że w zły rząd rzuciłem. Ale nie szkodzi. Nie raz, nie dwa wam się zdarzy, że się zaciągniecie. Tak to już w tym gwincie jest. Dobra, rzucamy brygadę. Bez problemu. Wygramy i tak. Niezależnie od tego, co przeciwnik tam ma, bo mamy jeszcze przynajmniej 6 punktów z dowódcy. A nawet bez dowódcy i bez tej karty wygrywamy. Także tyle, jeśli chodzi o grę numer 1. Natomiast w grze numer 2 przyjdzie nam się zmierzyć z pobudzeniem. Generalnie powiem wam, że pobudzenie od wielu, wielu sezonów, przynajmniej na moment, w którym nagrywam ten materiał, no jest jedną ze słabszych umiejętności, z najniższym win ratio. Znaczy jest to umiejętność, która wygrywa najmniej, także odradzam pobudzenie. Zresztą zobaczycie to w odcinku, gdzie będziemy ogrywać Squatel. A tymczasem co? Gramy jako drudzy, więc wywalę Nilfgaardzkiego rycerza. Jako, że to ta karta no, jest taka fajna, jeśli nie zaczynamy. Ponieważ jeśli zaczynamy, no to wchodzi za 7. Natomiast w sytuacji, kiedy przeciwnik zaczyna, to wchodzimy za 5. Wow, w ogóle przeciwnik ma obrońcę, także tu jakiś pay to win. Śmierdzi. Ale dobra, poradzimy sobie. Wracamy silnik na początek. Likwidiera Alby. On będzie sobie pingował jeden co turę. Wow, Malena. Nienawidzę was! Bądźcie przeklęci! Okej. To będzie ciekawe. To będzie ciekawe. Dobra, wróćmy sobie sierżanta. W następnej turze Brygady Impera zagramy. To będzie ciekawa rozgrywka, bo tutaj przeciwnik ewidentnie ma mocniejsze karty w swoim deku. Okej. Tego wam wszystkim trzeba. Leci brygada. Co dalej? Łapka. Okej. To zagramy sobie niedźwiedzia. Spodziewam się, że to jest strzał za 5. Jednak nie. Jednak przeciwnik ma jakieś lepsze pułapki, czyli ma truciznę. No myślałem, że to będzie strzał za 5, wtedy w następnej turze mógłbym ładnie jednopunktowego niedźwiedzia przemienić. No ale nie. Jakaś dziwna kolejność. Tym drogą przeciwnika. Mógłbym to przemienić, żeby pozbyć się trucizny. Ale po prawdzie wydaje mi się, że nie ma to sensu. W ogóle jest 14 punktów muszę zrobić w dwóch kartach. Czy jestem w stanie to zrobić bez użycia dowódcy? No nie bardzo, dlatego też nie chcę komitować złotych kart w rundzie pierwszej. Dlatego spasujemy. Poddamy przeciwnikowi rundę. Przeciwnik zużył parę złotych kart, także to nie jest tak, że wygrał za nic. Tylko musiał coś użyć. A my zachowujemy nasze mocne karty i przechodzimy do kolejnej rundy. Zmuliganuję tę niewolniczą piechotę, ona jest słaba ogólnie. To jest jedna ze słabszych kart, które mamy w deku. Reszta jest całkiem okej. Okay. Zostawmy, mamy już naszych dwóch wiedźminów. Przeciwnik zdecydował się na pas. No, okej. Okay. Myślę, że konnicę rzucimy. I przejdziemy na długą rundę trzecią. No będzie ciekawie na pewno. Tutaj przeciwnik stawia większy opór. E,
Nilfgaardzki rycerz jest ok. Rozdarcie wydaje mi się, że w długiej rundzie też value swoje zrobi. Ta ręka jest, powiedzmy, że ok. Jest ok ta ręka. Też nie muszę tego rycerza grać nawet na początku, bo w razie czego mogę zwiększyć value Geralta po prostu tym rycerzem. Także zaczniemy sobie od sierżanta. Przeciwnik powinien użyć dowódcy na starcie rundy, wzmocnić swoją rękę. I zobaczymy, jakie on tam jeszcze złote karty posiada. Wóz bojowy to nie jest jakiś straszny. Wróćmy sobie grom. Nie będę go używał. Nie ma to sensu na razie. Removalu na artefakty nie spodziewam. Bardzo mało prawdopodobne, żeby miał. Ładnie jest Elejas. No i co? Wydaje mi się, że wykorzystam Swirsa póki mogę. Przejmę jednego czatownika. Przy okazji sierżant na Uzik się wzmocni. Czekamy. No to zabrałem sobie trochę value z rozdarcia, ale to nie szkodzi. Wow. Wow. Zagrajmy sobie zdradę. Zabijmy jednostkę przeciwnika. Zobaczymy przy okazji, czy to nie jest czasem pułapka zadająca dwa obrażenia w rząd. Jeśli jest, to zrobi tylko 4 punkty nią. Też umiejętnie przeciwnik gra wokół Piniera. No i w sumie to rozdarcie nie zrobi aż tak dużo, jak mi się wydawało. Mogłem je w tym zmuliganować. Wow, ty w lasu, kurde, legenda. Pay to win. Jest pawko. To jest bardzo słabe zagranie. A pułapka się nie aktywowała. Ciekawe. To jest bardzo słabe zagranie, bo ja mogę zagrać Hochstaplerę na to. Zablokować jego silnik, stworzyć silnik po swojej stronie. No i myślę, że dorzucę rycerza. Ustawię sobie cel pod Geralta. No i tym razem jest to pułapka jednak strzelająca za 5. Dobra. Bywa. Tak jest dosyć dobrze. Teraz ja będę mógł sobie strzelać jeden co turę. Właśnie to jest potęga Hochstaplera, że przeciwnik nie bardzo może grać silniki w rundzie trzeciej, bo właśnie nadziewa się na to. Wow. Murlega. Wydaje mi się, że przeciwnik może grać Etriel. Dlatego wrócimy sobie Serita. Wrócimy sobie Serita i pozbędziemy się Murlegi od razu. Mimo, że mogłem wrzucić Piniera, to jednak wtedy Etriel mogłaby mi zbić mojego pawka. Tego nie chcę. No i widzicie, jest. Aha, także teraz wrócimy sobie Piniera, żeby on jak najwięcej zrobił. Z Geraltem nie ma się co spieszyć. Wzmocnimy sobie pawko, żeby on nie zginął. I strzelimy sobie tutaj. Nadchodzi czas białego. Okej, przeciwnik oczyścił swojego pawko. Ale no ja go blokuję z powrotem. Oczywiście. Strzału to w zasadzie nie ma znaczenia, w co by poleciał. Wzmocnię tego pawku po raz kolejny, ponieważ może mieć piorun. Problem jest taki, że wystawię się na Geralta niestety. Przeciwnego. No ale nie jestem w stanie tego ograć. Przeciwnik tak ma ostatnie zagranie, więc... No cóż, czasem tak bywa. Wrzucamy Elejasa. Strzelamy sobie. No i rozdarcie.
nie zostanie rzucone, bo przeciwnik się poddał. Także tak jak widzicie, mimo że przeciwnik miał jakieś lepsze karty w teorii, no to i tak byliśmy w stanie go porobić. Także cóż, da się wygrać nawet jeśli przeciwnik ma lepsze karty. Dobrze, na koniec jeszcze myślę odbierzemy sobie nagrody, które w międzyczasie udało się zdobyć, czyli wow, aż 4 kontrakty. Metamorfoza, przemień kartę w grze sieciowej, wygraj grę sieciową po zużyciu wszystkich wymian w pierwszej rundzie, zagraj 5 razy w dowolnym trybie oraz awatar za skompletowanie mozaiki. Dobra, także po tym odcinku mamy już 19 kluczy, 240 złota, 135 skraw, 100 pyłu. Uff, w następnym odcinku zajmiemy się oczywiście kolejną frakcją. A to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, wpadnijcie na stream. I tyle, życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, pa!